Ciekawy temat w świetle naszych jakichś praw obywatelskich, ostatniej historii z prawem wyboru lekarza, prawem wolnego wyboru lekarza. Natomiast chodzi tutaj o prawo wyboru przez pracownika, lekarza uprawnionego na badania okresowe. Zapytanie internauty. Witam, mam pilne pytanie, czy pracodawca może mi narzucić lekarza, do którego mam pójść na badania okresowe. Sytuacja wygląda następująco. Pracuję w swojej firmie na stanowisku operatora suwnicy od 8 lat. Dojeżdżam z drugiego miasta. Do tej pory badania okresowe robiłem w swoim mieście, w poradni medycyny pracy i było to honorowane. Teraz pracodawca nie chce tego uznać i żąda, bym te badania zrobiła we wskazanej przez niego przychodni. Czy tak wolno pracodawcy? Co z prawem wyboru lekarza? Jeżeli w ogóle takie jest w Polsce, oczywiście nie mówię na NFZ. Musiałabym jechać aż do drugiego miasta, tego w którym pracuję, aby te badania wykonać. Proszę o odpowiedź w miarę możliwości. No i dziękuję. Odpowiedź też prosta. Według obecnego prawodawstwa to pracodawca podpisuje umowę z jednostką medycyny pracy, jest do tego zobowiązany, płaci za te badania i tutaj nie ma żadnego wyboru dla pracownika. Czyli jest to jakieś takie prawo ograniczone do wyboru lekarza. Do lekarza wskazanego przez pracodawcę. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, w danej sytuacji właśnie ten pracodawca powinien zwrócić koszty podróży do tej miejscowości, jakieś diety. Jest to opisane w kodeksie pracy, ale tak nigdy mnie to nie interesowało i aż tak dokładnie tych przepisów nie znam. Na tym kończę. Jeżeli chcesz więcej takich historyjek, to zapraszam tutaj na swojego bloga www.lekarzpracy.pl. Oczywiście możesz skomentować to wideo na moim kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Także cześć, mówił wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.